No co? Czas polecieć. Czas polecieć. Il Caravaggio. Tu. 3. 4. Doleciało. Ciao. Buongiorno. Wczoraj przyjechaliśmy. Pierwszy dzień rodziny włoskiej. Do domu. Idziemy funikularem na górę do starego miasta Bergamo. Byliśmy tu raz rok temu, ale widzieliśmy. Dzisiaj przejdziemy sobie to zwiedzać w ciągu dnia. Podniebienia. Raj dla podniebienia. Pizza po 10. No mów lepiej. Wygląda smacznie. Pizza? No. Skończyliśmy śniadanie w hotelu, przyszliśmy do miasta. I pizza. Oczywiście. O, jakaś kolejeczka się zrobiła. Do czego ta kolejeczka? Zwiedzamy Bergamo. Gdzieś mi się zgubiła drużyna, bo się zapatrzyłem na fontannę. Tam. Widać już góry. O, już wiem, gdzie się drużyna zgubiła. Drużyna poszła oczywiście oglądać psy. Wiadomo, że drużyna jest w psach zakochana. Jest Alfa i Carabinieri. Załóż raz, spróbujmy się uczyć. Trochę, oglądamy i rozpoznajemy style. Staramy się, aby miała rozpoznawała style bardziej piekturze. Carne al burro con salame al pistacchio a pera.
I w stronę gór. Tanti anni fa mi hanno portato. Era una cosa meravigliosa. No, che meravigliosa, piccolini, no, no, no. Wyjeżdżamy z Bergamo, udajemy się do Madonny, czyli Dolomity przed nami, a podróżujemy Oplem, czyli Peugeotem. W zasadzie do nich tam przyjedzie, puści mi tam ktoś, ustanowi na tym pasie. Astro, automat i diesel, to był upgrade free na lotnisku, zamówiliśmy zwykłe, najtańsze. Skręć w lewo. O, pan nam taki dał upgrade. Ten diesel to nie wiem, czy mi zależy, nie lubię diesli, ale automat jest zawsze przyjemny oczywiście. Auto samo w sobie, no szczerze mówiąc, jakoś nie czuję się, tak tyłkiem szoruję po ziemi i przestronna kabina, aczkolwiek z przodu dość ciasna, bo z tyłu jest więcej miejsca. Zasłakowane jest na full, narty mamy w środku. Nie do końca mi to auto pasuje, nie do końca mi to pasuje, ale jak na taki rentkar to da radę. Poza tym był najtańszy po prostu. Och, nasz bolid dowiózł nas na takie piękne jezioro. Zatrzymaliśmy się na chwilę widoku. Podziwiamy. Takie widoki przy drodze. Piękne jezioro. Kanada, normalnie Kanada, po prostu Alaska. Super. 15 stopni tutaj. Ciepło, krótko i kawki, niektórzy chodzą. A w górze mamy nadzieję, jeszcze zima. Zobaczymy, jak dojedziemy. Aż pięknie. Ile razy już mówiłem, że to pięknie? Słowa nie oddają tego piękna, więc trzeba po prostu kontemplować. No i dojechaliśmy. Jesteśmy w Ponte di Legno, Resort Adamello. Poczekaj, może to będzie jakiś sklep. Jakieś pierwsze gondolki, my mamy jeszcze 50 km. Ale góry już są, stoki już są. O, tam przed nami też wysoko widać stację. Z Ponte di Legno w stronę Passo Tonale. Co rusz przecinamy trasę gondolki. Wspinamy się coraz wyżej. Przyrody fantastyczne. O, tam nawet na górze, ale wysoki ten ośrodek jest położony. W takim kotle tam. Widzisz takie? Widzę. Jesteśmy wysoko w górach na Passo Tonale. Kolejna stacja po drodze narciarska. Naprawdę już blisko szczytów. Fajnie mieszka sobie w takim hotelu. No, tutaj masz tylko kota. Wjeżdżamy z Lombardii, uwaga, uwaga, opuszczamy Lombardię, wjeżdżamy do Trentino Alto Adige, czyli Górna Adige Trident.
prowincja Górnady, Trident. A opuszczamy właśnie piękną Lombardię. Granica między tymi dwoma prowincjami właśnie jest na tej przełęczy Passo Tonale, czyli na przełęczy Tonale. Hello! Proste! Dojechaliśmy. Tutaj jest przejazd, kładka taka narciarska z jednej strony. Tak! To jest i tak z twoim mózgiem! To jest kabina Grost. Ej, możesz się trochę jutro usmyć. A jak dasz, mi chipsy, to tak. Fansubski bar. Nie dam się tych. Z tyłu jakaś tam mała awanturka? Kajcisu! Dobra, słuchajcie, bo jesteśmy na miejscu. Dlaczego się pan zapróbujesz załamać? Nie wolno. Godzina akurat taka, że wszyscy schodzą. Proszę, proszę. Ale czego to zaparkowaliśmy przy hotelu? Nie wolno mi dawać. No, tu jest hotel. Nasz hotel od tutaj. Ostatnio nie daliśmy podjechać. Wtedy pożyczaliśmy tam i kupowaliśmy tam czapki. I to nasz hotel jest tutaj. Czyli mamy... Już tak, że jesteśmy, wiesz co? Właśnie ty. Czemu nie mogłeś po prostu dać tylko miejsca docelowe po prawej stronie. Tu trzeba zaparkować i pójść do recepcji. Nie mogłeś. No ale tu nie ma jak zaparkować. A bo tu wtedy tu parkowaliśmy. No jesteśmy. A głupi!